Pierwsze objawy marsz kości wątroby. Marsz kości wątroby to ostatni przystanek w życiu waszej wątroby. Kiedy jest marsz kość wątroby, to wątroba gwałtownie obniża swoje funkcje. Innymi słowy, ona przestaje wykonywać swoje główne funkcje. To jest skrajne zwłóknienie, kiedy żywe klatki wątroby zastępują tkankę łączną i oni już nie wykonują swojej funkcji. Marsz kość wątroby to końcowy etap stłuszczenia wątroby. A wszystko się zaczyna od pojawienia się tłuszczu dookoła samej wątroby. Zazwyczaj wszystko zaczyna się od złego odżywiania się. Człowiek je wszystko, co jest niezdrowe, pije tak samo. Na pierwsze objawy stłuszczenia wątroby nie zwracają uwagi. Nadwaga, wystarczający brzuch nie obchodzi nikogo. Z czasem, gdyby człowiek nic nie będzie robić, on otrzymuje marsz kość wątroby. Ale jest dobra wiadomość. Wątroba to jedyny narząd w organizmie człowieka, który może się zregenerować nawet przy marsz kości wątroby. O tym, jak zregenerować wątrobę, proszę pisać w prywatnych wiadomościach.